tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy mając stwierdzony stopień niepełnosprawności, możesz zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci zapytanie mojego widza. Witam, widziałem Pana filmik na temat pracowników ochrony i czy w myśl nowych przepisów osoba ubiegająca się o wpis na kwalifikowanych pracowników ochrony, ale posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, na przykład 0,5R, może uzyskać pozytywny wynik badania. Jeżeli oczywiście na badaniu oświadczy, że nie posiada tego stopnia niepełnosprawności, a w rzeczywistości posiada i go zataiła. No, jak lekarz może to egzekwować? Z góry dziękuję, pozdrawiam. Tak, dla Twojego przypomnienia, 0,5R oznacza upośledzenie narządu ruchu. Odpowiadając Ci na to pytanie, teoretycznie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku nigdzie nie pisze o niepełnosprawności jako przeciwwskazaniu do tego zawodu, czyli kwalifikowanego pracownika ochrony. Ale niestety badanie odbywa się po złożeniu oświadczenia, że po pierwsze, nie jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i po drugie, nie posiadasz orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego Ci przez organ rentowy. No i oczywiście podpisujesz to, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. No, na zdrowy rozum, skoro takie oświadczenie podpisujesz, no to do czegoś to jest potrzebne. Dwa słowa o badaniu lekarskim. Obejmuje ono ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu, który tutaj jest właśnie to 0,5R, no i układu nerwowego, który z 0,5R może być powiązany. Następnie przechodzisz badania specjalistyczne, są to badania okulistyczne w zakresie oceny narządu wzroku i tutaj jest sprawa prosta, jak niepełnosprawność Twoja dotyczy narządu wzroku, to ocenia to okulista, patrzy w tabelkę, porównuje i wszystko jest dla niego jasne. Badanie psychiatryczne w zakresie zaburzeń psychicznych, sprawę ocenia specjalista psychiatra według kolejnego rozporządzenia Ministra Zdrowia. I jako ciekawostkę Ci powiem, że do broni, do licencjonowanych pracowników ochrony nie są dopuszczani pedofile. No i po trzecie, mogą być Ci zlecone inne badania lekarskie i specjalistyczne. Jeżeli taki lekarz uprawniony jak ja stwierdzi, że są one niezbędne dla prawidłowej oceny Twojego stanu zdrowia, jeżeli ubiegasz się o ten wpis lub nawet później, jeżeli posiadasz już wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wiadomo, że kiedyś mogłeś być zdrowy, nagle zrobiłeś się chory. Czyli reasumując to wszystko, sprawa jest poniekąd uznaniowa, ponieważ jeżeli taki lekarz uprawniony jak ja, czy jakiś inny stwierdzi, że Twoje upośledzenie narządu ruchu, na które otrzymałeś stopień niepełnosprawności, dyskwalifikuje Cię, powtarzam, dyskwalifikuje Cię jako kwalifikowanego pracownika ochrony, to otrzymasz orzeczenie negatywne. Jeżeli to upośledzenie narządu ruchu będzie niewielkie, nie będzie Ci przeszkadzało na przykład w noszeniu broni czy używaniu broni, no to masz pewne szanse na uzyskanie orzeczenia pozytywnego. Co musisz zrobić, aby jakoś te swoje szanse zwiększyć? I proponuję Ci przynieść do lekarza jakąś opinię ortopedyczną lub powiedzmy opinię neurologiczną, dotyczącą Twoich schorzeń. Dobrze, żeby w opinii tenże neurolog czy ortopeda jakoś pozytywnie napisał, że w jego opinii jesteś zdolny do wykonywania zadań pracownika ochrony. Na pewno to ułatwi znowu mi, jako lekarzowi uprawnionemu, podjęcie właściwej decyzji, ale tak naprawdę nic tu nie można powiedzieć zaocznie i to wszystko będzie dopiero możliwe po ocenie całej dokumentacji i po badaniu. Pozostaje kwestia zatajenia przez Ciebie orzeczenia o niepełnosprawności. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, jakie konsekwencje prawne grożą Ci z tego powodu. Pytanie jest bardziej do prawnika niż do lekarza. No, zakładając teoretycznie, że
sprawa nie wyszła i nic się przez te kilka lat, przez te 3 lata, co dostałeś orzeczenie, nic nie stało, to nic ci nie grozi, prawda? No gorzej jest, jeżeli sprawa wyjdzie, wyszło jakieś zdarzenie tam z czymś tam, powiedzmy z bronią, i nagle się okazuje, że ty się legitymujesz kwitem o orzeczeniu o niepełnosprawności, które lekarzowi wcześniej nie pokazałeś. Czyli pytanie bardziej do prawnika niż do lekarza. Natomiast jeżeli ty masz taką wiedzę, koniecznie skomentuj pod tym filmikiem wideo, szczególnie jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub na rencie, która chce pracować w ochronie lub jakimś sposobem już przeszła badania i w ochronie pracuje. Nie jest tajemnicą, że zasiłki dla niepełnosprawnych, renty rencistów są takie, powiedzmy, no niewielkie, skromne. Natomiast część tych osób niepełnosprawnych lub rencistów szuka jakiegokolwiek zajęcia, żeby sobie dorobić. Natomiast praca w ochronie, pomimo że również jest niskopłatna i jest jakimś rozwiązaniem, wielkich kwalifikacji tam teoretycznie mieć nie trzeba. Dlatego też takie osoby, a być może i ty się do nich zaliczasz, będą szukały sposobu jakiegoś na przekonanie lekarza, na zbagatelizowanie tego schorzenia przed lekarzem. Natomiast no, jest druga strona medalu, że lekarz musi się poruszać w obrębie obowiązującego prawa, no i podjęcie pewnych decyzji zarówno po twojej myśli, jak i negatywnych, niepozytywnych dla ciebie, no, nie jest wcale takie łatwe, jakby się komuś innemu postronnemu wydawało. No, szczególnie, że sprawa docelowo dotyczy pracy z bronią palną, kontaktu z ludźmi, jakichś sytuacji konfliktowych, hipotetycznych, które mogą wyjść na obiektach, czy w związku z funkcją ciebie jako ochroniarza. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj po mojej prawej stronie są linki do subskrypcji i wtedy przynajmniej raz na tydzień dostaniesz mój najnowszy filmik.